Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym materiale Medal of Honor Warfighter. W końcu dotarł kurier Retinax, dobrze się spisał. Mission Complete wpadł do mnie dzisiaj po godzinie 14. Pierwszy raz tak ucieszyłem się na widok kuriera. Przejdźmy do takiego krótkiego rozpakowania. Pokażę wam mniej więcej zawartość, jak wygląda Medal of Honor Warfighter. Pierwsza kartka Medal of Honor Warfighter dla właścicieli Battlefielda 3. Jeżeli tam wpiszemy odpowiedni kod, połączymy konto z Battlefieldem, odblokowujemy sobie wcześniejszą jednostkę. Zwiadowcy formacji SOG. To mniej więcej tak wszystko, tak będzie dostępne 25 października. Druga, Crysis 3, zaproszenie do edycji limitowanej i reklama Need for Speed Most Wanted. Yeah, też fajna gierka. Kolejną rzeczą, wiadomo, to jest gwarancja i mniej więcej, że granie szkodzi od 18 lat i tym podobne pierdoły. Tak wygląda opakowanie, nie wiem czy dobrze widać. Tutaj mamy mapę całego naszego globu. Dwie płyty zaopatrzyliśmy się razem. Kupując Medal of Honor, zaopatrujemy się w dwie płyty, tak mniej więcej wygląda Medal of Honor. Medal of Honor na dwóch płytkach w opakowaniu. Edycja limitowana, na przodzie Medal of Honor Warfighter. Dostęp do bety 4, z tyłu opakowanie standardowe. Zaczynamy grać 25 października, bierzemy się za single player. To był taki krótki unboxing, kilka słów o grze. Mówi dla was Sebo, Ogromiasty. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Medal of Honor Warfighter, będziemy napierdalać gromem. Na razie, strzałeczka, jest moc!